Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na kanale CE Polska, czyli Centrum Edukacyjne Polska. Piękna nazwa. Naszym gościem dzisiaj pan redaktor Lech Jęczmyk. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Trzeba mieć jakiś tytuł, jak widzę, koniecznie, nie można powiedzieć. Lech Jęczmyk pan, po prostu. Czy Lech Jęczmyk, nie? Zawsze, no właśnie, ja i tak stosuję, ale były osoby, które, jeżeli się nie powiedziało jakiegoś przed imieniem ich, czy przed nazwiskiem tytułu, na przykład doktor, redaktor, mecenas, to potem mieli pretensje, mówi, ja nie jestem zwykły Kowalski, ja jestem pan mecenas Kowalski, proszę tak napisać w tytule filmu, więc ja nie będę pisał w tytule redaktor Jęczmyk, ale no tak mi się powiedziało. Nie mówię o sobie, a jeżeli ktoś jest naprawdę ważny, to samo imię i nazwisko wystarcza. No właśnie. Adam Mickiewicz, mówimy, nie dodajemy żadnego tytułu. Że doktorat zrobił tam z literatury, być może. No. Był wykładowcą. Panie Lechu, chciałbym naszą dzisiejszą rozmowę rozpocząć od tematu Stanów Zjednoczonych. Jest pan z jednej strony wieloletnim tłumaczem literatury amerykańskiej, ale z drugiej strony dał się pan poznać jako krytyk tak zwanego żandarma świata, którym chciały być i przez jakiś okres na pewno były, nie wiadomo czy nadal są, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Czy to nie jest tak, że te Stany Zjednoczone to już powoli robi się taki kolos na glinianych nogach, albo właśnie żandarm świata, byle tyle, że już w dziurawych, podartych butach? Buty to oni mają w porządku, gorzej z głowami jest, ale to charakterystyczne dla imperium, bo Stany Zjednoczone są imperium. Wystarczy spojrzeć na mapę i w te wstępne 13 kolonii, jak potem się rozlewały, prawda? Kiedyś przejście za Mississippi to już było, to była zupełnie inna ziemia i tam Stany Zjednoczone nie pretendowały do niczego, ale kolejno zaczęli tworzyć tak zwane państwa indiańskie i wypierać Indian coraz dalej. Przypomnij, na początku, kiedy powstawały Stany Zjednoczone, to ten cały środek między Mississippi a górami skalistymi, to było francuskie. Stąd mamy takie francuskie nazwy jak Chicago, to trzeba czytać po francusku, Chicago, czy Cheyenneowie, Indianie, prawda, nie, my mówimy Cheyenneowie, bo to jest amerykańskie słowo, nie, to byli Cheyenne. To było francuskie słowo. Więc ten środek był francuski. Tak się to rozlewało. Z Meksyku wywołano wojnę po to, żeby zabrać no, potężny kawał Meksyku. To Teksas, prawda? Co mieli ci koloniści amerykańscy do Arizony czy do Teksasu. Więc tak to było. I każde państwo narodowe reprezentujące swój naród, ma swoją niepowtarzalną historię. Tak jak Polska, że mogła 120 lat nie mieć swojego państwa, naród pozostał, prawda? Natomiast nawet w sensie literatury, sztuki to był najlepszy okres. Bez państwa. No nie mówmy głośno tego, bo jeszcze bo pomyślał, się, że pomyślał, warto oddać. Pomyślał, że chcemy obalić to państwo, które jest. Tak, rzeczywiście, był taki czas. Maciej Łowiecki napisał taką książkę o wybitnych Polakach właśnie w okresie rozbiorów w XIX wieku i ta książka jest nie do dostania, znikła. Proszę w bibliotekach poszukać. Maciej Łowiecki. To jego dzieło życia. Tam on pokazuje na przykład, że wśród 10 najważniejszych elektryków, wtedy nie było elektroniki, elektryków europejskich, to chyba ze 6 było Polaków. Przy czym niektórzy z nich mieli obce nazwiska, obco brzmiące, bo Polska zawsze przygarniała cudzoziemców i oni bardzo szybko się polonizowali.
No ale takie nazwiska potem chodzą, zostały. Spójrzmy na nazwiska polskich oficerów w wojnie 1939 roku. Zwłaszcza kawalerzyści, wszyscy mają jakieś takie zagraniczne nazwiska, często niemieckie. Także Polska, tak, słucham? No, zakończmy Polskę, wróćmy do Stanów. Ale... Wróćmy do Stanów, dobrze. Otóż wszystkie, mówiłem, że wszystkie narody, państwa narodowe mają odrębne, niepowtarzalne losy, natomiast wszystkie imperia przechodzą jakby tę samą drogę. Imperium, czyli taki składak z różnych grup narodowościowych, o dziwo wszystkie mają ten sam los taki. I końcówka polega, pan mówi, że w butach podartych. Nie, oni buty mają w porządku. Natomiast właściwym określeniem, którego użył zresztą historiozof Toynbee, to jest trup w zbroi. To jest uzbrojony właśnie po zęby, mhm, osobnik, taki robot, któremu się popsuły te zwoje już w głowie. I dążenie do panowania za wszelką cenę, do rozszerzania swojego panowania. Stany Zjednoczone mają w tej chwili 140 baz w różnych krajach, prawda, na ziemi, na świecie. Natomiast co się dzieje w środku, w kraju? Otóż rządy liberalne, które zaczął wprowadzać lubiany u nas prezydent, prawda, Reagan, oznaczają, że bogatsi stają się coraz bogatsi, a biedni coraz biedniejsi. Prawda? Zanika klasa średnia. W tej chwili Stany Zjednoczone weszły już na taki etap, że 1% najbogatszych ma połowę bogactwa. I to już jest punkt, z którego nie ma powrotu. To już jest tylko droga do upadku możliwa. Ci bogacze, no teraz jak postanowiono postraszyć ludność świata właściwie tym koronawirusem. Rzeczywiście zawsze Ameryka szukała czegoś, czym by tutaj postraszyć ludzi, ponieważ przestraszonymi rządzi się łatwiej. Każdy to może sprawdzić na dziecku. Jak się na dziecko huknie, to za spódnicę mamusi. No teraz za spodnie często. Mamusie chodzą w spodniach. W spodniach mamusie chodzą, w spodniach. No. Już stanęły Stany Zjednoczone wobec takiej sytuacji, której już nie można ich rozwiązać. Na przykład Stany Zjednoczone były tworzone przez Europejczyków i to wywodzących się z Europy Północnej. A więc Anglicy, Niemcy, Holendrzy, dopiero potem zaczęli zjeżdżać przybysze drugiego sortu, jakby wśród nich Polacy, Włosi, to już nie byli ci prawdziwi Amerykanie, prawda? Jeszcze w pierwszej grupie było trochę Francuzów. No bo Francuzi też podbili. Francuzi podbili środkową Amerykę. Powiedziałem już, ten cały środek był francuski, a za górami skalistymi na wybrzeżu Oceanu Spokojnego. Hiszpanie siedzieli. Do pewnego miejsca Hiszpanie, a kawałek dalej Rosjanie. Zupełnie nie pamiętamy o tym. Czyli była granica rosyjsko-hiszpańska? Oczywiście. Jakieś 200 z czymś kilometrów na północ od San Francisco. Te miejscowości się nazywają od imion świętych. San Francisco, Santa Barbara, Los Angeles, Santa Maria de Los Angeles, taka była pierwsza nazwa
Matka Boska od aniołów. Mhm. Matkę Boską wyrzucono, anioły no, zostały. No bo to było za trudne, tak, a zostały anioły. A dlaczego? Bo to robili hiszpańscy zakonnicy, budowali takie misje, które były jednocześnie no, przystaniami, motelami dla przejeżdżających na odległość jednego dnia jazdy wozem. Tak były mniej więcej w równej odległości te miejscowości. Kilkadziesiąt kilometrów. Tak. No a potem, a dalej Rosja. Miasto Sitka nazywało się Nowy Archangelsk. Jeszcze do dzisiaj są Amerykanie, którzy są potomkami, jak mówimy, ci im potomkami, są potomkami tych rosyjskich kolonizatorów. Nie było ich zbyt dużo, ale ta wielka organizacja, prawda, handlowa była. Z tym, że no właśnie niedawno czytałem, na północy, północnej części Stanów, tam byli Indianie Tlingici, bardzo wojowniczy i okazuje się, że mieli przewagę zbrojną nad Rosjanami. Mieli więcej broni i Rosjanie mieli kłopoty. Że jak no, dwa razy im spalili właśnie Sitkę, czyli ten Nowy Archangelsk. Tak się budowały te Stany Zjednoczone, ale w zasadzie była to ludność przeważająca z Europy Północnej. I przyjechali również Żydzi, którzy od razu postawili tam działalność bankierską na należytym poziomie. I to byli Żydzi tego hiszpańskiego chowu, prawda? I oni sami bardzo niechętni byli nagłemu przyjazdowi tych brudnych, pejsatych Żydów z Europy Wschodniej. Tej biedoty żydowskiej. Biedoty żydowskiej, która, nawiasem mówiąc, no, szukała sobie miejsca i z właściwym sobie cwaniactwem czy inteligencją szukała jakiejś dziedziny, gdzie by można było zabłysnąć czegoś nowego, prawda? No i Hollywood wymyślili. No proszę. To oni przecież wymyślili Hollywood, bo film to była wtedy dziadowska rozrywka. No i w tej chwili Amerykanie są potęgą wojskową niewątpliwą. Był taki okres, kiedy byli po upadku, rozpadzie Związku Sowieckiego, a właściwie powinniśmy powiedzieć po rozwiązaniu Związku, ponieważ przebiegało to dobrowolnie i bez przelewu krwi, w przeciwieństwie do upadku imperiów, czyli taki francuskiego czy angielskiego. Rozwód taki za porozumieniem stron. I tak uznali. Bezkrwawy rozwód. Uznali, że to się, że dalej to doprowadzi do coraz gorszej sytuacji. No, byli do tego umysłowo dobrze przygotowani. No. Kierowali tym procesem KGB-ści, których przedstawicielem jest Putin, prawda? I tak przez jakiś czas, ale niedługo, przez 10 lat można powiedzieć, byli jedynym mocarstwem na świecie. Piękna sytuacja. No, potem ich własna prowokacja, czyli to wysadzenie w powietrze tych trzech wież, mówi się zwykle o dwóch wieżach. Zapomina się o trzeciej. Tak, bo trzeci samolot nie doleciał widocznie. Też miał spikować. Tak. Niespecjaliści lotnicy mówią, że niemożliwe jest trafienie samolotem w taką wieżę. Takim wielkim i ciężkim samolotem. Czyli wynikałoby, no to jest, wchodzę znowuż w następną teorię, prawda, spiskową. I to powtórzenie dwóch dużych samolotów w ciągu tam kilkudziesięciu minut. Że, tak. Że rzekomo dwa samoloty trafiły w dwie wieże. Podobno to znaczy, że tam wiadomo, że na dzień przedtem, czy na dwa dni, jedno piętro wyczyszczono, usunięto wszystkie instytucje.
i tam jacyś faceci coś majstrowali. Wynikałoby z tego, że samolot był prowadzony z budynku, a nie leciał, powiedzmy, własnym napędem, kierownictwem po prostu. No więc mniejsza z tym. W każdym razie są w kiepskim stanie i są te sytuacje, których nie da się już naprawić. Koledzy Żydzi cały czas byli, nie lubili tego, że rządzą Ameryką ci ludzie z północy Europy. Twierdzili, że to są urodzeni antysemici i no może rzeczywiście coś było na rzeczy, bo na przykład do klubów eleganckich Żydów nie wpuszczano i to gdzieś było napisane przy wejściu, prawda? To jest stary typ tych angielskich, upodobnionych do Anglików i Amerykanów, nie lubił tego. No więc oni stopniowo opanowywali sytuację. Jedną z nich było tak, doprowadzić do tego, żeby zmienić skład narodowościowy ludności amerykańskiej. W związku z tym popierali imigrację, były ustalone kwoty, z Azji tyle, z Afryki tyle można przyjąć i w rezultacie doprowadzili do tego, że jest wielka masa Hiszpanów, no nie wiem, tych Hispanics oni nazywają, to znaczy ludzi mówiących po hiszpańsku. To są bardzo często Indianie z Ameryki Południowej. Tak. I to jest ich blisko 40 milionów, a że Stany Zjednoczone w swoim czasie nie przyszło im do głowy, żeby o to zadbać, to nie ma języka urzędowego w Stanach Zjednoczonych. Przypuszczano, uważano, że to jest oczywiste, prawda, że angielski i tak dalej. A teraz okazuje się, że na przykład ci właśnie Latynosi, niektórzy nastawieni tak bojowo, żądają, żeby policjant mówił do nich po hiszpańsku. I ci policjanci mają książeczki, takie słowniczki, prawda, rozmówki, jak było kiedyś zagraniczne, z kilkunastoma językami. Może też jakiś język afrykański jest w tym zestawieniu. No tego. Bo przecież jednak sporo tych niewolników z Afryki do Ameryki przypłynęło. Ale oni chyba pogubili swój język, to znaczy... Języki, bo tam pewnie mnóstwo było języków różnych. No, jak kiedyś w samej Tanganice było 200 języków. No właśnie. Plemiona niewielkie, prawda? Ale, no dobra, w Afryce nie, bo to jest osobny temat. Także są w kiepskim stanie. Na przykład Stany Zjednoczone są zadłużone na całym świecie. Kiedyś one były kredytodawcą. Teraz są zadłużone. Potwornie. Nawet w Meksyku. W Chinach. Lepiej o tym nie mówić. Prezydent Trump powiedział, że to Chińczycy powinni płacić karę, odszkodowanie za to, że od nich się rozlazł ten wirus, prawda? To jest takie dość rozpaczliwe pociągnięcie i głupie, prawdę mówiąc, tak? Że nasza choroba przyszła do was, to my od was żądamy kasy. Kasy. Grypa hiszpanka w czasie pierwszej wojny żądamy od Hiszpanów forsy. Nie. Ale dlaczego, skąd to rozpaczliwe posunięcie? Po prostu Stany Zjednoczone są potwornie zadłużone u Chin. Chińczycy dostarczali swoje towary masowo i brali za to nie towary, nie żywą gotówkę, tylko te zobowiązania płatnicze, takie na papierze przyjmowali. Już wiadomo, że Stany Zjednoczone nie są w stanie tego nigdy spłacić. Gdyby przez najbliższe 50 lat nic nie robili, tylko spłacali, to też nie spłacą. Gdzieś tam ktoś mówił, że gdyby dług był w 100 dolarowych
banknotach, to do księżyca by sięgnęła stos tych banknotów. No więc stąd świetny pomysł. Chińczyków czymś obciążyć i może zmniejszymy swój dług w ten sposób. Odliczymy koszty koronawirusa od swojego własnego długu. Tak jest. No więc takie są pomysły i jaka przyszłość przed Stanami. Są już specjaliści, uczeni, którzy przewidują to, jak to będzie, uwzględniając skład narodowościowy i religijny poszczególnych stanów. I wychodzi im na to, że Stany Zjednoczone będą się rozpadać na 9 państw. Stany Zjednoczone to znaczy państwa zjednoczone, United States, czyli państwa. No i zobaczymy, jak to będzie. Już w tej chwili Kalifornia, powiedzmy, a jakiś stan północny, rolniczy, to są zupełnie różne rzeczy w Kalifornii. Murzyni biją się z Latynosami. Biali ludzie uciekają, jak mogą. No więc jest mnóstwo takich rzeczy, które mogą się posypać. To obecne bunty, powiedzmy, murzyńskie, prawda? Murzyński bunt. Dlatego, że policja zabiła jednego czarnego. To już jest prawie bunt. No. Nie można tego nazwać jeszcze rewolucją, ale oni lubią zresztą się pobić, poawanturować. Wielu z nich jest bezrobotnych. Mają dużo czasu. Czas mają i chęci jakieś. No. Więc Trump powiedział, no wojsko wysłać. No może tak, ale jak się już wyśle wojsko przeciwko własnej ludności? Konsekwencje mogą być bardzo różne. Licho wie, kto się włączy. A zresztą, no to jest przykład, że to jest osobna grupa ludności, która właściwie nie utożsamia się z państwem amerykańskim. We władzach. No jest takie imperia zwykle w końcowym okresie, w okresie rozkładu, władzę przejmuje wojsko, ponieważ wojsko jest ostatnią instytucją, która się rozpada w państwie. No siedzą, co jakiś czas w internecie są puszczane jakieś takie historyjki, że Clintonowie już siedzą w więzieniu, że generałowie już zaczęli działać. Rok temu mówiło się, że Sorosza aresztowano. A to wszystko, że tak powiem, później się okazuje, że to były pobożne życzenia. Pobożne życzenia, tak, zgadza się. Ale w każdym razie to wisi ta armia. To są ludzie, którzy siedzą. Mówił mi ktoś, kto bywał obecny na takich bardzo ważnych amerykańskich jakichś posiedzeniach. Był świadkiem kilka razy i widział. Generałowie siedzą cicho, nie odzywają się, wiedzą swoje. Tego ich milczenia należałoby się bać właśnie, bo oni wiedzą i czekają, kiedy przyjdzie ich czas i trzeba będzie wkroczyć. Tak wyglądają Stany Zjednoczone. No. Czy czasami takie... Ja myślę, że wojsko amerykańskie, armia jest bardziej pokojowo nastawiona niż politycy. Oni po prostu wiedzą realnie, na co ich stać. Niektórzy politycy mówią, potrzebują wojny z Chinami, z Rosją jednocześnie. Niektórzy, że z Iranem. No z Iranem to koniecznie, no bo to Izrael żąda tego, prawda? I mówi się już o tym, że Stany Zjednoczone są kolonią izraelską. Więc to trzeba. Ale Tusk gdzieś tam trochę się ten prezydent się wycofał nieco z Bliskiego Wschodu. No ale Chiny i Rosja, no to stan stałego napięcia. Nasi niektórzy politycy, dziennikarze widać, że nie mogą się doczekać, kiedy będzie ta wojna z Rosją.
Rosja w tej chwili już nie sądzę, żeby mogła masowo ruszyć na przykład i zająć Europę Zachodnią. Znaczy teoretycznie może, ale co dalej i po co, prawda? Nie będzie w stanie okupować. Straszny kłopot by sobie zrobili. No ich armia zresztą jest kilkakrotnie mniejsza, mniej liczebna niż Związku Sowieckiego. Mają doskonałe sprzęty i wynalazki i bronie, tylko nie wiemy w jakiej ilości mają. Bo to wszystko kosztuje. No, że główkują i że wymyślają nowe, wspaniałe rzeczy, to jasne. Chińczycy też zawsze się mówiło, że kiedyś się mówiło to o Japończykach, że małpują, naśladują, prawda, wszystko. Potem się mówiło o Chińczykach, ale teraz już mają najszybszy komputer, najdalej sięgający w kosmos teleskop, a najdalej w przestrzeń kosmiczną, to znaczy najdalej w przeszłość, bo się ogląda sytuację sprzed odpowiedniej ilości lat. No. Także kłopoty. Co nie znam takich dokładnych rzeczy, na przykład jak wydobycie ropy naftowej przez jakiś czas, gaz z tych łupkowy gaz, to był podobno teraz się wycofują, bo spadły ceny i poniżej opłacalności, amerykańskiej opłacalności, bo każdy kraj ma swoją. No to jak my będziemy wyglądać, kiedy się nastawiliśmy na import ze Stanów? Trzeba mieć kilka źródeł. Bo to po węgiersku to samo znaczy. Gierek i Geremek. Tak, bo to dziecko znaczy. Mhm. Giermek polskie. Giermek. To był taki chłopiec na dworze służący. Potem, kiedy pierwsze telefony były takie, to się nazywało paging service, czyli paziowie. Kiedyś to po prostu się gnało chłopaka, żeby poszukał na zamku na Wawelu, prawda? Jeszcze przez jakiś czas były te pagery chyba. To właśnie pager. No właśnie, czyli to nie tyle telefon, co taki przywołanie. Przywołanie, tak, że można było dostawać informacje. Tak. No więc kiepsko. Cała historia, jak się popatrzy na historię wszystkich imperiów, była taka sama, będzie kłopot. Pytanie jest tylko tak. Czy imperium zdychające musi wywołać wojnę? To jest pytanie, na które nie próbuję nawet odpowiedzieć. Byliśmy świadkami czego? Argentyna pod rządami pułkowników zafundowała sobie wojnę z Anglią, tak? Grecja pod rządami pułkowników z Turcją. Prawda? U nas jakoś tych pułkowników nie widać w Polsce. No, od razu generałami zostają. U nas jest kwestia emerytowanych pułkowników, których było bardzo dużo. Przecież mieliśmy wielką armię. Tych pułkowników jest do diabła i trochę. I tu muszę wyrazić swój podziw dla władz polskich, które... Aktualnych? Tak, tylko nie wiem, czy za poprzednich. Było... Amerykanie żądali od NATO, żeby przynajmniej 2% PKB, żeby przeznaczyć na wojsko, na uzbrojenie. Polska była pierwszym krajem, który się podporządkował i to zrobił, nie ponosząc żadnych kosztów. To jest sztuka. Jak to zrobić? Ano tak, że emerytury pułkowników się wpisuje do budżetu wojskowego, budżetu ZUS-u i bardzo dobrze. No tak, ale to już są emeryci. No właśnie. No więc to już z prawdziwą obronnością ma to niewiele wspólnego. Nie, nic nie ma wspólnego.
czyli to nie podniosło obronności, ale było to przesunięcie kosztów po prostu w obrębie z jednego ministerstwa do drugiego. Polak potrafi. To była świetna akcja i za to piątka. No więc tak, czekamy na to, co będzie dalej. Wszystkie te zewnętrzne rzeczy. Każde z tych mocarstw jest w stanie pokasuje, powiedzmy. Czy to jest choroba śmiertelna, czy to jakieś przejściowe rzeczy. Chiny się wpakowały w sprawy ludnościowe przez tą politykę jednego dziecka. Często abortowanie kolejnych dzieci? No często, no zawsze po prostu. I abortowali tak długo, aż urodzi się chłopak. Dziewczynki abortowali, bo w Chinach syn musi wziąć rodziców na utrzymanie, na starość. Więc czekali do pierwszego chłopaka. I nagle okazało się, że brakuje dziesiątki milionów kobiet. No i jakoś się to łata. Sprowadzają na przykład tajki. Niebrzydkie kobietki, więc... Jest to jakaś polityka. Jest polityka, ale także nielegalna, bo są nielegalni przemytnicy tych kobiet. No w każdym razie to jest kłopot i to będą mieli dziurę ludnościową, która nie wiadomo jak zaciąży na Chinach, prawda? Jak się zaczną starzeć jako społeczeństwo. Bo jeszcze są na tej fali młodości, no ale ta dziura się zbliża w wieku produkcyjnym. No właśnie. Panie Lechu, chciałem spytać o tych, którzy uchodzą za agentów Zachodu, czy wprost agentów Stanów Zjednoczonych. Czy pan uważa, że dużo jest takich nadal, czy nadal jest dużo takich polityków, którzy no, siedzą albo w kieszeni amerykańskiej, albo są pod lufą amerykańską? No, mówiło się o Gorbaczowie, że to był człowiek, który rozmontowywał Rosję, czy raczej Związek Sowiecki, będąc na garnuszku już jakichś fundacji amerykańskich. Mówiło się niedawno stosunkowo o prezydencie Ukrainy Juszczence, taki, który był mocno właśnie antyrosyjski i z tą damą z warkoczem wtedy robił tą pierwszą rewolucję. Tymoszenko. Tymoszenko, tak. No mówiło się również o prezydencie Gruzji, któremu jako jedynemu chyba udało się przylecieć na pogrzeb Lecha Kaczyńskiego, mimo że wulkany wybuchały w Europie. Czy o tych ludziach i o wielu innych można mówić, że to jest jakaś agentura, przynajmniej wpływu, ale jakaś agentura amerykańska? Niekoniecznie. Otóż jest... Coraz trudniej jest znaleźć agenta, który jest agentem tylko jednego państwa. Jak już ktoś pójdzie w ten zawód, to nie potrafi odmówić po prostu, jak mu zaproponują jakąś agenturę. Opowiadał mi oficer polskiego wywiadu, jak kaptował takiego przedstawiciela. Wiedział, że on był już agentem kilku wywiadów. No to jeszcze i polskiego został też chętnie. Nie chętnie, bo on się bronił, ale ten go bardzo ładnie go postraszył. Lekko tylko go postraszył. Ale co wart taki agent, który już działa na kilka stron? Myślę, że tacy agenci, ich ranga, skuteczność i znaczenie chyba spada jednak. Dewaluuje się. Proszę pana, to jest tak zwany agent kupiony, bo jest agent wyhodowany. To jest co innego. On jest nasz i on jest tylko, służy... Na wyłączność. Na wyłączność, tak. Natomiast agent kupiony sprzedaje się wszystkim. Jest tak zwany uzgodniony agent obu stron.
Można by dawać przykłady, ale to, to przeciągnęłoby sprawę. Mhm. Można być agentem kilku wywiadów i swoje trzeba powiedzieć. Jak się go dociśnie, to on powie pewne rzeczy, które wie. No. I tamta strona wie, no. Również, że facet sypie. Ale jak już ktoś zacznie, to, to trudno potem odmówić. Czy Gorbaczow na przykład, tak? Którędy on tam był podłączony, nie wiem. Ja, no bo teraz to już na pewno. Raz w życiu. I już teraz po fakcie, jak już teraz tylko odrywa kupony od tego. Kiedyś to... Radio Swobodna Rosja. Kiedyś ktoś im podał moje nazwisko. To było... No, dawno temu. Zadzwonili do mnie telefonicznie. Też z Monachium? Pytali też mnie, z Monachium czy ja z... nie wiem, gdzie oni siedzieli. Chyba tak, bo to było po prostu... Przy wolnej Europie. Inny tak, i mój znajomy, taki podał. Żyd, który może od, to od niego. On wyjechał z Polski po 68 roku i najpierw się zaczepił w wolnej Europie w sekcji polskiej, ale doszedł do nie polubił ich i przeszedł do sekcji właśnie rosyjskiej Swobodna Rosja. Mówi, że lepiej płacili, co było ważne. No i po prostu tej polskiej sekcji bardzo źle się wypowiadał. Mówił, że naćkane tam jest agentów. Jak... Agent na agencie i agentem. Tak jest. No więc i oni mnie spytali, jak ja sądzę, czy Gorbaczow ratuje Związek Radziecki, czy rozwala Związek Radziecki. I ja powiedziałem, on myśli, że ratuje, a rozwala. Ponieważ Związek Radziecki to jest państwo, instytucja niepodlegająca reformie. Każda próba reformy oznacza rozwalanie koniec. Tego. Nie koniec, ale rozwalanie, mhm. osłabianie. Myślę, że no to ja się zajmowałem też literaturą fantastyczno-naukową. Chyba już tu kiedyś mówiłem. Mój pomysł taki, ktoś powinien napisać, bo ja sam nie pisałem. To znaczy Stany Zjednoczone swojego agenta mają na czele Związku Sowieckiego, a Związek Sowiecki swojego agenta na czele Stanów Zjednoczonych. Na przykład Clintona. Ciekawa historia mogłaby się z tego... To ładna historia, prawda? Takie były sprawy. Ja napisałem o kiedyś do tygodnika spotkania, był taki krótko tygodnik, bardzo ciekawy, finansowany przez Francuzów. I tam napisałem taki kawałek, felieton, dwa skrzydła imperium. Których, i to był jedyny mój kawałek, który przedrukowano w Petersburgu, w jakiejś gazecie. Nawet się zdziwiłem, że im to pasowało. Powiedziałem, że Gorbaczow jest skazany na upadek, że on stara się podtrzymać właśnie ten upadający Związek Sowiecki. Przyszłość należy do Jelcyna, który nawiązuje do Rosji carskiej. No i tak się jakby stało, wykrakałem, prawda? Natomiast Polska należy do tych kilku najbardziej proamerykańskich krajów świata. I jeżeli Polska i Filipiny. I Filipiny, jeżeli chodzi o ludność, ale także zwłaszcza o rządzących. No i jak 5-4 lata temu wojska amerykańskie zaczęły tak masowo przyjeżdżać do Polski, to pamiętam, że właśnie była teraz rocznica 1 czerwca 2016 roku. Zrobiliśmy taką akcję w Lublinie
wystawiliśmy transparent przygotowany przez pobudkę Grzegorza Brauna. Żołnierze amerykańscy, przybyliście o 72 lata za późno. Oraz drugi transparent, co chyba ręce precz od Białorusi, no bo wtedy groziło, że Białoruś pójdzie na pierwszy jak gdyby ogień, ta agresywna polityka amerykańska. No i ja tam z megafonem chodziłem po placu, gdzie tłum wpatrzonych w Amerykanów, uwielbiających Amerykanów. Dobrze, że was nie zlinczowali. Lublinian, no prawie. Witał dragonów. To był tak zwany rajd dragonów, to się nazywało. To jakaś tam 27. dywizja kawalerii amerykańskiej. I na powitanie tych transporterów opancerzonych wyjechała grupka polskich rekonstruktorów na konikach. I ten dowódca... Na biegunach, czy... Na prawdziwych konikach wyjechali i postanowili powitać. Przygotował sobie przemówienie... Jak dragon z dragonem. Młody chłopak, myślę, że student, w mundurze przedwojennego pułku kawalerii, po polsku i po angielsku sobie przygotował, no i zaczął salutować szablą. Ten Amerykanin nawet z tego transportera nie wylazł, tylko tak sobie siedział w kapeluszu i tak się przyglądał. No i ja z tym megafonem podszedłem do tego konia i tego młodego. I co koń na to? I koń się zdenerwował, bo jak krzyknąłem: hańba! W czyim imieniu wy ich tutaj witacie? Dlaczego witacie naszych nowych okupantów i tak dalej, nie? I w zasadzie, mówię, rzucili się na mnie ci cywile polscy, bo oni po prostu wpatrzeni w ten. Natomiast oddali mnie w ręce żandarmerii wojskowej, żandarmeria oddała mnie w ręce policji. Ja powiedziałem na policji, że nasze zgromadzenie jest zarejestrowane, legalne, 1 czerwca 2016 roku. Natomiast to zgromadzenie amerykańskie jest niezgłoszone. Ten policjant sprawdził, no mówi, ma pan rację, fakt, rzeczywiście wy jesteście zgłoszeni, ale ci Amerykanie są tu nielegalnie, no ale ich trochę za dużo, bo było tych kilkanaście, co najmniej kilka, a może i kilkanaście transporterów amerykańskich, różnych pojazdów. W międzyczasie, jak mnie policja tam spisywała, no to ten jeszcze raz tam dokończył to swoją gadkę, ten dowódca tej polskiej kawalerii. Amerykanin powiedział: good job, tak, pozdrawiam was. To znaczy, to było piękne spotkanie armii amerykańskiej nowoczesnej z armią polską z szabelką w dłoni, nie? No i ten. Potem się okazało, że na te spotkania, 2016 rok, rajd dragonów, myśmy je monitorowali w kilku miejscach. Pobudka Grzegorza Brauna zrobiła demonstrację, nie tylko w Lublinie, ale także w Katowicach, także w Olsztynie. Oni mieli takie książeczki, jak postępować z tubylcami w kraju okupowanym. Oni te same książeczki mieli i w Afganistanie, i w Iraku, że tam trzeba z dziećmi się sfotografować, posadzić na czołgu, rozdać cukierki, pogadać z miejscowymi władzami. No, dobra akcja, taka reklamowa. Ocieplanie relacji. I oni właśnie to samo robili wtedy. No i jak pan w ogóle ocenia tę sytuację, że Polska za nic, bo to jeszcze my mamy płacić za ich bazy, wpuszcza wojska amerykańskie, wtedy w ilości kilkuset żołnierzy, teraz już podobno kilkunastu, czy może nawet kilkudziesięciu tysięcy, no to po prostu to jest... Nie wiem, uważam, że to jest bezcelowe, ale może po prostu trzeba trzymać jako kraj średniej wielkości i wciśnięty między dwa dość potężne państwa, musimy szukać oparcia, ale nie w jednym miejscu. Ja bym... Wielowektorowo pan by zadziałał. Wielowektorowo, to znaczy zaprzyjaźniałbym się tyle samo z Chińczykami, co z Amerykanami. Przykładem tutaj jest wymieniona przez pana Białoruś, która uważano, że to jest taki przydupas, prawda, rosyjski. Potrafili się przeciwstawić. Amerykanie, ktoś mówił, że Amerykanie mogą
chcieć zaatakować Białoruś. Guzik, Amerykanie teraz wspierają Białoruś i dostarczają im ropę naftową. Mark Pompeo był przecież na Białorusi i powiedział, że nasz wspólny bohater narodowy Tadeusz Kościuszko, zarówno białoruski, jak i amerykański. No tak, no, postać, która ich łączy w tej chwili. Najbardziej państwo białoruskie za państwem amerykańskim. No, to z tym Kościuszką dziwnie, ale to są, mamy takie białoruskie nazwiska jak Kościuszko, Moniuszko, Popiełuszko, prawda? To są wszystko białoruskie nazwiska. Matejkę wyłączymy, bo to czeskie nazwisko. Mhm. Także, no śmiesznie, w tej chwili Amerykanie uprzedzili Polskę, która prowadziła politykę wrogości w stosunku do Białorusi cały czas. Ma jakieś radio takie gadzinowe, które tam stara się rozwalać, szkodzić władzy białoruskiej. A Amerykanie ponad głowami tego wszystkiego, proszę bardzo, zaprzyjaźnili się. Polska zostaje z nosem. Czyli co, pani Romaszewska może stracić tę pracę? Bo jeszcze telewizja... Ja nie wiem. Bielsat. Nie rozumiem polityki rządów polskich kolejnych, włącznie z tymi obecnymi, w stosunku do Białorusi. Powinniśmy się z nimi zaprzyjaźniać, przytulać na tyle, na ile to jest możliwe, bez ostrego antagonizowania Rosji. Jest tam nawet kogo popierać, bo po pierwsze jest nie do końca policzona, ale myślę, że około milionowa mniejszość polska, której zabierają po kolei szkoły i ci ludzie mają coraz większy kłopot z mówieniem w języku polskim, ale czują się Polakami nawet poprzez to, że są rzymskimi katolikami i się odróżniają od prawosławnych. A po drugie, wśród samych Białorusinów nie mających polskich korzeni jest może niewielka, ale grupka, która chce wskrzesić wspólne, że tak powiem, tradycje Wielkiego Księstwa Litewskiego, a wiadomo, że Wielkie Księstwo Litewskie było związane Unią akurat z Królestwem Polskim. No tak, bo to było państwo białoruskie. Trzeba pamiętać, że Litwa to była tylko część Wielkiego Księstwa. Mała część. Mała część. I ta została najbardziej wroga w tej chwili. Tam się zamyka polskie szkoły, tam się zwalcza polskość do tego stopnia, że na przykład jak się chodzi po Wilnie, to są płyty te zamykające wejścia do kanałów i tam są polskie napisy polskiej firmy, która to produkowała. W latach 30. W latach 30. No to oni to starają się likwidować. Jakieś rzeźby na budynkach, czy coś likwidować, zasłaniać. Napisy skuwać. Natomiast Białoruś stosunkowo wrogości do Polski tam nie ma. Ja byłem, chodziłem, oni chętnie pomagali. Pamiętam, że nie mogłem policzyć. Jeszcze wtedy były te straszna inflacja i te jakieś miliony. Te miliony czy tysiące. Nie mogłem się z tym rozliczyć. No to ja, jakiś obywatel białoruski zapłacił za mnie, żebym nie zatrzymywał kolejki i nie chciał pieniędzy. Nie pobrał jakiejś tam prowizji od setek? Nie pobrał nic. Powiedział, nie, to nie ma o czym mówić, prawda. Aha. Spotkaliśmy Polkę, staruszkę. Chcieliśmy jej dać pieniądze, wyciągaliśmy z kieszeni to, co mamy. Nie chciała przyjąć, honorna taka babcia. A może szlacheckiego pochodzenia też? Prawdopodobnie. Panie Lechu, mieliśmy zacytować panią Rybińską. Tak, ja jestem wielkim miłośnikiem tego, co pisze pani Rybińska. Tu jest. Czy to jest córka tego Krzysztofa Rybińskiego, tak. Publicysty, tak. Którego ja poznałem w Monachium w latach 80. Tak, tak. On bardzo mądrze pisał, choć pamiętam, że nie doceniał tych zjazdów, które Rettinger organizował. Nieważne. Więc w każdym razie ona tutaj zebrała
to wielka rzecz, no, błogosławieństwo, że ona mieszka w tych Niemczech, siedzi po uszy w polityce niemieckiej, ale także europejskiej. Podobno proponowano jej stanowisko ambasadora w Niemczech. Polskiego w Niemczech. Tak, ale odmówiła i słusznie, bo więcej robi na tym stanowisku dla Polski, niż może zrobić jako ambasador, który musi liczyć się ze słowami, tak? Dyplomatycznie musi postępować. No więc ona tu cytuje wiele wypowiedzi niemieckich, takich zdecydowanie antypolskich, napastliwie antypolskich, i na przykład wcześniej zacytuję amerykański Freedom House, który był niby taki kiedyś propolski i prosolidarnościowy, i oni tam stwierdzili, że publiczne radio i telewizja nadal promują jednostronny, pozytywny wizerunek rządzącego obozu. Telewizja publiczna miałaby negatywny wizerunek obozu proponować, to tak jakby żądać od Coca-Coli, żeby dawała negatywne informacje na temat swojego produktu, tak, w ogłoszeniach reklamowych. Mniejsza z tym, w każdym razie ona tutaj cytuje jakąś Gabrielę Lesser, Lesserów w Niemczech dużo, korespondentki gazety Tageszeitung, znanej. I ona tam pisze, że gdy tylko Polska stanie się płatnikiem netto w Unii, Kaczyński wyprowadzi kraj z Unii Europejskiej, ale winę za to zamierza zrzucić na Brukselę i pozostałe państwa członkowskie. Więc ja chciałbym się zwrócić do pana prezesa Kaczyńskiego, żeby zrobił to możliwie jak najszybciej, póki jeszcze czas, póki jeszcze mamy jakieś resztki możliwości działania. Tak, niech wyprowadzić Polskę z tej Unii Europejskiej i jeszcze zrzucić na nich odpowiedzialność za to. Bardzo o to proszę uprzejmie. Na zakończenie chciałem jeszcze spytać pana, panie Lechu, no, o sprawy związane z Kościołem. Wpadł mi w ręce wczoraj Tygodnik Powszechny, jest to numer... Co zrzucali ze samolotów? Że wpadł pan nie, wysyłałem dużą ilość książek na poczcie. Zablokowałem w ogóle urząd pocztowy, bo było czynne tylko jedno okienko. A ja miałem chyba 30 kilka paczek z książkami. No i ten, przeglądałem różne gazety, które tam sprzedają na poczcie. No i zobaczyłem, nie kupuję Tygodnika Powszechnego, nigdy go nie kupowałem, bo od lat 80. w moim środowisku, w którym dojrzewałem, mówiło się Żydownik Powszechny, jako agentura żydowsko-masońska w kościele. To określenie wymyślił redaktor Szpilek. Szpilek. Taki, sam zresztą żydowski dowcipniś taki, satyryk. To on mówił o... No w każdym bądź razie... Wydawnictwo Czytelnik mówił Żydelnik. Żydelnik. 75. rocznica Tygodnika Powszechnego. Różne historyczne sprawy, ale nie tylko historyczne. Tutaj przyszłościowo mówią o III Soborze Watykańskim. Ilustrują go zdjęciem z Mekki. No i cóż... Twierdzą, że Sobór Watykański II za bardzo tradycyjny, za bardzo konserwatywny, trzeba iść dalej. Co pan o tym środowisku by powiedział? No bo wydaje się, że jeżeli to jest takie środowisko zreformowanych katolików, czyli wręcz rewolucyjnych katolików, no to jego rola przez te 75 lat mogła być jedynie negatywna. Mam jedną uwagę. Zdrowe ryby płyną pod prąd, kierując się ku źródłu. Zdechłe ryby płyną z prądem. No, to są właśnie ci, którzy katolicy z duchem czasu starają się nadążyć za duchem czasu. Tymczasem naprawdę trzeba
podążać za Duchem Świętym, który idzie w przeciwną stronę. I na samo zakończenie pewne pytanie, jak pan by tą sytuację rozwiązał? Słyszałem, że w przedszkolach, pomimo że zniesiono sprawę maseczek na zewnątrz, na ulicach, w pomieszczeniach zamkniętych, także w przedszkolach maseczki obowiązują. Obowiązują od 4 roku życia. Czyli dzieciaki do 4 roku życia mogą się śmiać z tych, co chodzą w maseczkach, a już skończyły 4 rok życia. I na odwrót, no bo tamci mówią, my już jesteśmy tacy dorośli, że mamy 4 lata i już możemy chodzić w maseczkach, a może jeszcze... ci mali nie mogą się doczekać, aż dostaną no maskę. No właśnie, jakby pan urządził 4 urodziny przedszkolaka, który do dzisiaj chodził bez maseczki, a od jutra ma chodzić w maseczce. Czy to jakaś... Trzeba wprowadzić uroczystość nadawania maski po przekroczeniu odpowiedniego wieku. Mhm. I wtedy by wszyscy nie mogli się doczekać, kiedy dostaną tę maskę. A jak ze starcami? No ponieważ wokół tego wirusa podczepili się wszyscy ci, którzy dążą do likwidacji starych ludzi. Nagle się tak porobiło, że za dużo jest tych starych i trzeba ich likwidować. Szwedzi na przykład rozpuszczają ludzi w jakichś środkach chemicznych i spuszczają po prostu do kanałów. Także może trzeba po pewnym wieku zabronić noszenia maseczek. Po 80 na przykład. Mhm. Nie wiem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Lech Jęczmyk. Dziękuję bardzo, panie Lechu. Dziękuję. Dziękuję Państwu, jeżeli ktoś wytrwał do końca mojej gadaniny. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów na kanale CE Polska, czyli Centrum Edukacyjne Polska, do zaglądania na stronę internetową oraz do naszej księgarni pod adresem cep-sklep.pl, cep tak jak skrót od Centrum Edukacyjne Polska, a tam między innymi nasze książki z naszych konferencji, jest ich już chyba książek 7 czy 8 wydanych przez nasze środowisko. Tu jest akurat ostatnia książka z konferencji z grudnia 2019 roku. Również książki innych autorów, tutaj na przykład Grzegorza Brauna na temat Gierzwałdu, Gierzwałd 1877, też książka bardzo godna polecenia, zwłaszcza, że nietypowe ujęcie, nieznane konteksty geopolityczne, to ciekawa rzecz ze strony Grzegorza. A także najnowsza książka pana Henryka Pająka, Państwo Polin w państwie polskim. Również zachęcam do nabycia u nas w sklepie pod cep-sklep.pl do nabycia, a że Polin rzeczywiście zaczyna gościć na terenie Polski, no to najlepiej świadczy ten nowy herb Warszawy z palmą jerozolimską, propagowany przez pana prezydenta Trzaskowskiego w podległych jemu jednostkach samorządowych. Poważnie? To nie jest satyra? To nie jest satyra. Ja to kupiłem w Muzeum Warszawskiej Pragi. Inne placówki, inne muzea i placówki kulturalno-oświatowe również propagują, wspaniałe. Propagują tenże herb. Czy to są fale Wisły, to zielone? To zielone są... po tym, jak prezydent Trzaskowski wypuścił z czajki zanieczyszczenia do Wisły, to Wisła stała się zielona i dlatego fale Wisły i palma ze skrzyżowania Alei Jerozolimskiej z Nowym Światem są symbolem Nowej Warszawy, bo stolica Polin nie może mieć w herbie jakiejś półnagiej kobiety, która wymachuje szablą albo mieczem nad głową, a od dołu wymachuje rybim ogonem. Dobrze wiedzieć, że Aleje Jerozolimskie zostały tak nazwane, ponieważ daleko tam na zachód, na tamtym końcu, była osada żydowska, w której przygotowywano ludzi do osiedlenia się w Palestynie. Uczyli się krawcy i szewcy, uczyli się zawodów rolniczych.
Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Proszę również o wpłaty finansowe potrzebne na dalszy rozwój naszej działalności i edukacyjnej, i medialnej. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Z Panem Bogiem. Do widzenia Państwu.